Witam o poranku. Co nam mówią dziś o przyszłości obligacje śmieciowe? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Co nam mówią dziś o przyszłości obligacje śmieciowe? Ale zanim dojdziemy do tego najważniejszego tematu przewodniego tego wpisu, rzut oka na najważniejsze dzisiejsze wydarzenia, czyli dane makroekonomiczne. Będzie ich dość sporo, więc rynek będzie dzisiaj miał szansę reagować. W pierwszej kolejności poznamy dane o dynamice wzrostu PKB w Polsce. O godzinie 10 ta publikacja się pojawi. Jak widzimy tutaj, część naszego regionu jest podzielona na te państwa, gdzie wzrost gospodarczy będzie miał miejsce, a w niektórych będziemy świadkami prawdopodobnie odczytów o ujemnej dynamice, ale jak będzie, tego będziemy świadkami o godzinie 10. Prognozy mówią, że będzie to spadek o 0,9%. I oczywiście, jak widzimy, na wykresie jest bardzo niewiele uczestników, podmiotów na rynku, które zakładają, że ten odczyt może być dodatni, więc spodziewajmy się go na poziomach ujemnych. Największa, najbardziej pesymistyczna prognoza to jest minus 3,6. Poznamy także o godzinie 14 core inflację CPI dla naszego kraju za kwiecień. Co jest istotne? Mediana prognoz mówi, że jest duża szansa, że core inflacja spadnie z 12,3% do 12,2%, więc każdy odczyt, który faktycznie będzie sygnalizował możliwość budowy teraz szczytu inflacyjnego, będzie odebrana przez rynek obligacji, prawdopodobnie w szczególności niezwykle optymistycznie, ponieważ będzie zwiększała prawdopodobieństwo, że w drugiej połowie tego roku będą pierwsze obniżki stóp procentowych w Polsce, więc radzę sobie obserwować bardzo uważnie to, co się wydarzy po godzinie 14, jaki będzie ten odczyt. Im lepszy, czyli im niższy, tym lepiej dla polskich aktywów i dla perspektyw co do stóp procentowych w naszym kraju. Poznamy także wskaźnik ZEW dla maja, dla Niemiec i dla całej strefy euro. W tym wypadku moim zdaniem ważne będzie to, czy wskaźnik będzie cały czas na poziomach dodatnich, będzie sygnalizował ożywienie gospodarcze, czy mając przed sobą wykres, będziemy widzieć, że na danych makroekonomicznych widzimy ożywienie, szanse na ożywienie gospodarcze, ponieważ jeżeli dane będą fatalne, no to w takiej sytuacji negatywne zjawiska mogą się w tym wypadku ujawnić. Natomiast o godzinie 14.30 będą pierwsze twarde dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki. Będzie to kwietniowa sprzedaż detaliczna, a o godzinie 15.15 będzie produkcja przemysłowa. To są dane za kwiecień, pierwsze dane za pierwszy miesiąc drugiego kwartału, więc oczywiście będą miały one duże znaczenie i przełożenie. Rynek będzie mógł ocenić, jaka jest szansa na możliwość kontynuacji tendencji negatywnych na dynamice wzrostu PKB, czy też raczej sytuacja rozwija się w przeciwnym kierunku, czyli jest szansa na ożywienie gospodarcze. Te dane, moim zdaniem, które dzisiaj poznamy, mogą nam ustawić sesję amerykańską i być takie bardzo optymistyczne i bardzo interesujące dla rynków finansowych. No i teraz przejdźmy już do tych amerykańskich obligacji. Amerykańskie obligacje, jak widzimy tutaj na rynku, od mniej więcej nawet grudnia jesteśmy na tych samych poziomach i tutaj niewiele się dzieje. Średnie kroczące zbliżają się do siebie i widzimy tutaj konsolidację, która wchodzi w taką najbardziej ekstremalną fazę. Jesteśmy bardzo blisko, moim zdaniem, wybicia jakiegoś mocniejszego ruchu. O ruchu zadecydują dane o inflacji oraz perspektywy co do przyszłości stóp procentowych. Natomiast jak tutaj rynek wskazywał, pokonanie poziomu 3,20
procent będzie oznaczało wejście rynku w następną falę hossy, wzrostów cen i spadków rentowności, a niektóre banki komercyjne w Stanach Zjednoczonych zakładają, że do końca tego roku rentowności mogą spaść nawet w okolice 2,5%. No i co nam mówią dziś o przyszłości obligacje śmieciowe? Obligacje śmieciowe to są takie obligacje, które mają najniższe ratingi, dają one duże pole do spekulacji, do bardzo agresywnych zachowań i w tym wypadku są także jednym z tych lepszych mierników, które pokazują, czy rynek naprawdę boi się recesji, czy ją wycenia, czy też nie. I co widać tutaj na tym wykresie? Widać, że obligacje śmieciowe są dalekie od dyskontowania recesji w amerykańskiej gospodarce. Więc wniosek jest taki, że na razie nie jest wyceniany taki negatywny scenariusz amerykańskiej gospodarki. Jest wyceniane tylko miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki. Więc każde dane, które będą faktycznie pokazywały, że idziemy ku ożywieniu gospodarczemu, mogą być przez rynek bardzo optymistycznie wyceniane i mogą sygnalizować, że nie będzie twardego lądowania amerykańskiej gospodarki. Natomiast najważniejsze przesłanie tych obligacji śmieciowych jest takie, co nam mówią dziś o przyszłości obligacje śmieciowe, że nie wyceniają one negatywnych zjawisk w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też nie widać tutaj zagrożenia, które mogłoby płynąć i które mogłoby sygnalizować, że na chwilę obecną trwają w gospodarce procesy, które prowadzą nas ku recesji. I drodzy Państwo, w tym momencie zachęcam do dwóch nowych specjalnych materiałów, z którymi warto się zaznajomić. Pierwsza jest niezwykle interesująca i ważna dla nas wszystkich informacja o akcjach ułamkowych, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. O tym, jak akcje ułamkowe wykorzystywać, co można z nimi robić, jak one wspomagają proces zarządzania ryzykiem. Warto być świadomym, że akcje ułamkowe pozwalają lepiej oceniać ryzyko i nim zarządzać. Oraz fajny, ciekawy raport dotyczący tego, że giełdy w obliczu recesji i czy kryzys zadłużenia będzie miał miejsce. Warto naprawdę się z tymi materiałami zaznajomić, żeby wiedzieć, co jest teraz, co się dzieje w amerykańskiej i światowej gospodarce i w którą stronę zmierzamy. Przypominam, te linki są dostępne tam na dole w opisie i także w komentarzu. Będąc przy obligacjach i będąc przy rynku ryzyka, warto zwrócić także uwagę, że między amerykańskimi obligacjami a amerykańskimi akcjami reprezentowanymi przez indeks Standard & Poor's znowu zachodzi klasyczna, standardowa, ujemna korelacja, czyli jeżeli mamy do czynienia ze wzrostami cen akcji, to prawdopodobnie ceny futures na obligacje spadają i odwrotnie. Dlatego też warto zwrócić uwagę, co się będzie wkrótce tutaj działo, czy te korelacje będą zachowane. Warto zwrócić uwagę, że jest to diametralna różnica między tym, co się działo w poprzednim roku, kiedy akcje i obligacje generalnie zachowywały się bardzo podobnie, jeżeli chodzi o, to była taka pewnego rodzaju anomalia, która się bardzo rzadko zdarza na rynkach finansowych. Warto być tego świadomym, co się teraz dzieje na różnych klasach aktywów, które mają ogromny wpływ na perspektywy co do nawet wyceny siły albo słabości amerykańskiej i gospodarek innych krajów. Indeksy giełdowe cały czas są w konsolidacji. Kiedy zobaczymy indeks Standard & Poor's, to mniej więcej już od końca marca jest on na tych samych poziomach, więc podobnie jak rynek obligacji, konsolidacja trwa cały czas, tutaj niewiele się dzieje i po prostu cierpliwie należy czekać albo na pokonanie oporów, albo na pokonanie wsparć. No i uzbrajanie się w cierpliwość moim zdaniem teraz to jest najlepsze z możliwych rozwiązań. Natomiast widać, jaka jest siła, zwłaszcza tego oporu 4200 punktów, którego pokonanie będzie oznaczało, że rynek akcyjny naprawdę wycenia optymistyczny rozwój sytuacji w amerykańskiej gospodarce. No ale żeby tak się stało, to te dane makroekonomiczne i wszystkie inne powinny sygnalizować, że najgorsze już w amerykańskiej gospodarce za nami, że podwyżki stóp procentowych zostały zdyskontowane i teraz rynek dyskontuje optymistyczny wariant rozwoju przyszłości. Indeksy giełdowe w Azji, widzimy ładne wzrosty indeksu Nikkei, który zbliża się do psychologicznego poziomu 30 tysięcy
punktów. To są najwyższe poziomy od 2 lat. Mamy próbę zbudowania jakiegoś wzrostowego odbicia nawet w Hongkongu na akcjach chińskich. To może dać pewnego rodzaju optymizm dzisiaj także na giełdzie w Warszawie. I bardzo podobne zachowanie widać na giełdzie w Niemczech. Indeks DAX tutaj także przez miesiąc buduje konsolidację. Ani nie ma ochoty na spadki, ani na wzrosty. Konsolidacja trwa i po prostu należy cierpliwie czekać na to, czy opór 16 tysięcy punktów zostanie pokonany, albo wsparcie 15 700. Euro-dolar próbuje kontynuować tendencję spadkową po przejściu poziomu 1,09, ale na razie nie widać, żeby tutaj coś się zmieniło w tej perspektywie naprawdę bardzo krótkoterminowej. Amerykańskie dane, które dzisiaj poznamy, mają bardzo duże znaczenie. Myślę, że na nich będzie się rynek amerykańskiego dolara koncentrował. Jest naprawdę największa od bardzo wielu tygodni szansa na wywołanie teraz korekty spadkowej, czyli korekty umacniającej amerykańskiego dolara. No ale czy tak się stanie, zobaczymy. Ma to także duże znaczenie. Bloomberg zapytał uczestników rynku, inwestorów, czego się spodziewają po amerykańskim dolarze w perspektywie następnego miesiąca. No jak widzimy, coraz większy jest odsetek tych, którzy uważają, że amerykański dolar będzie się osłabiał. To jest pewnego rodzaju ciekawostka, ale widać ewidentnie narastanie wszystkich tych, którzy liczą na dalsze wzrosty euro-dolara. Jeżeli rozważamy rynek surowcowy, zobaczmy wykres, który pokazuje, jak różnego rodzaju instrumenty związane z surowcami zachowują się od samego początku tego roku i zdecydowanie przeważają instrumenty, które notują spadki w ujęciu od samego początku tego roku. Tylko jest kilka, które notują dodatnie wyniki. Jest to cukier, kawa, złoto, bydło i pszenica, natomiast wszystkie inne mamy tutaj na ujemnej dynamice. Najwięcej spada cena gazu ziemnego. To pokazuje, że teraz nie jest czas na inwestowanie na rynku surowcowym, no chyba że mamy taką strategię bardzo wybiórczą, która bardzo wyraźnie dzieli tą klasę aktywów na poszczególne czynniki, to w takiej sytuacji ona może dawać pozytywne rezultaty, natomiast generalnie nie jest to dobry rok dla surowców na świecie, które myślę, że dyskontują spowolnienie gospodarcze. Cena złota cały czas utrzymuje się nad poziomem 2000 dolarów. Moim zdaniem ten poziom ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza psychologiczne. Utrzymywanie się wyżej zwiększa szanse na wzrosty niż na spadki. Cena miedzi utrzymuje się poniżej ważnego wsparcia 8400 dolarów, więc rośnie prawdopodobieństwo raczej spadków niż wzrostów i także wspiera to scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych. Mamy także cały czas walkę o poziom 70 dolarów na cenie ropy naftowej. Jednak tutaj przeważają sygnały prospadkowe niż prowzrostowe. Warto być tego świadomym. I Bitcoin, który próbuje odbić od średniej 200 sesyjnej. Jak widzimy, ta średnia cały czas ładnie działa. Natomiast moim zdaniem będziemy wkrótce musieli wybrać, tutaj rynek będzie w takiej sytuacji dyskontował tą podwyższoną zmiennością. Na chwilę obecną jest większa jednak szansa na wzrosty niż na spadki Bitcoina i myślę, że takie wnioski płyną z analizy wykresów. Na koniec krótki rzut oka na wycenę polskich aktywów, które będą prawdopodobnie wyceniały dzisiejsze dane makroekonomiczne w sposób bardziej aktywny. Rynek złotego w ogóle nie reaguje na wzrosty, na próby wzrostowego, na próby umocnienia amerykańskiego dolara. To jest dowód wielkiej siły krajowych aktywów. Jak widzicie Państwo, ja muszę się posługiwać tutaj już wykresem cały czas tygodniowym, a nie w ujęciu o niższym interwale. To pokazuje, jaka jest teraz siła krajowej waluty. Rynek euro-złotego wychodzi nawet dołem z kanału spadkowego o rocznej historii, więc presja na rzecz umocnienia krajowej waluty jest widoczna jak na dłoni. Jeżeli by się okazało, że te dzisiejsze dane wskazują, że najgorsze jest już za nami, to myślę, że byłby to następny czynnik, który mógłby umocnić krajową walutę, a jeżeli euro-dolar poszedłby jednak w górę,
To będzie ogromna szansa, że jeszcze przed końcem tego półrocza będziemy świadkami punktowego ataku na poziom 4 złotych na dolar złoty, ponieważ no, przede wszystkim złoty umacnia się teraz względem amerykańskiej waluty. Polskie obligacje także są bardzo stabilne. Widzimy, że jesteśmy na poziomach rentowności, które są obserwowane nawet od lipca, sierpnia poprzedniego roku, czyli tutaj niewiele się dzieje. Moim zdaniem należy jednak oczekiwać na to, że będą spadki rentowności, że polskie obligacje będą kupowane. Na chwilę obecną po prostu cierpliwie czekamy, podobnie jak na amerykańskich obligacjach, które są cały czas na tych samych poziomach, co podczas wielu ostatnich tygodni i miesięcy rynek nam pokazywał. Polskie obligacje to jest rynek, który powinien zachować się w tym roku najlepiej. Natomiast rynek akcji ma szansę na zwiększenie zmienności w sytuacji, kiedy zostałyby pokonane maksima, które widać tutaj na wykresie, czyli rejon 2000 punktów i styczniowe maksima. Jeżeli tak się faktycznie stanie, zwiększy się szansa na to, że będziemy świadkami wyciskania indeksów giełdowych i polskich akcji do poziomów, które były ostatnio obserwowane kilka lat temu. Dlatego też psychologiczny poziom 2000 punktów ma bardzo duże znaczenie. Natomiast w sytuacji spadku poniżej 1900 punktów, dopiero wtedy myślę, że sytuacja zaczęłaby się lekko tylko zmieniać w kierunku korekcyjnym, w kierunku oczekiwania na to, że będziemy świadkami korekty spadkowej. Więc do czasu utrzymania nad poziomem 1900 punktów myślę, że jest nieco większe prawdopodobieństwo niż 50%, że nawet w krótkim terminie indeksy giełdowe w Warszawie pójdą w górę. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Przypomnienie, że rozpoczyna się ciekawy materiał dotyczący giełdy w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia oraz o akcjach ułamkowych, które są już dostępne w XTB tam na dole. Warto się z tymi materiałami zaznajomić, zwłaszcza te akcje ułamkowe, które teraz są bardzo takie interesujące, pozwalają lepiej zarządzać ryzykiem, zwłaszcza przy mniejszych kapitałach. I dla tych, którzy chcą ograniczać ryzyko, to jest wyśmienite narzędzie pracy, żeby zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu na giełdach papierów wartościowych, a dywersyfikacja, jak wiecie, to jest jedno z najlepszych narzędzi ku temu, żeby osiągać dodatnie pozytywne stopy zwrotu. Przypominam, te informacje i te linki są tam dostępne na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.